poprzednią niedzielę w Opatówku auto potrąciło 81-letnią kobietę. Staruszka przechodziła w miejscu niedozwolonym, doznała poważnych obrażeń. Do niemal identycznie przebiegającego zdarzenia doszło dzień później w Kaliszu. W poniedziałek na ulicy Górnośląskiej przy Galerii Amber auto potrąciło 84-letnią kobietę, która próbowała przebiec w niedozwolonym miejscu przez sześciopasmową jezdnię. Kobieta została ranna. Godzinę po tym zdarzeniu doszło do kolejnego, tym razem tragicznego w skutkach potrącenia starszej kobiety. Ciężarówka wywrotka w Krotoszynie uderzyła w 77-letnią kobietę. Do wypadku doszło tuż za przejściem dla pieszych. Kobieta zginęła na miejscu. Po względnie spokojnej na drogach Sirodzie tragiczne wieści napłynęły do nas już w czwartkowy poranek. 19-letnia kobieta zginęła w wypadku w podkaliskich Jastrzębnikach. Kobieta z niewyjaśnionych przyczyn zjechała dostawczym Volkswagenem z drogi i uderzyła w drzewo. Zmarła w szpitalu. W piątek późnym wieczorem w Kamieniu na trasie Kalisz-Turek doszło do kolejnego wypadku. Czołowo zderzyły się Fiat Cinquecento i Opel Vectra. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły trzy osoby podróżujące Fiatem, to trzej młodzi mężczyźni. Kierowca Opla trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala. Najstarsza z ofiar miała 20 lat, najmłodsza 15. Tego samego wieczoru na trasie krajowej numer 25 znaleziono zwłoki 44-letniego mężczyzny. Policja ustaliła, że zginął on w wyniku potrącenia. Sprawca zbiegł. W sobotę wczesnym rankiem w podkaliskich Niedźwiadach kolejny wypadek. Pieszy wyszedł na drogę zza autobusu i wpadł prosto pod koła Opla. Mężczyzna zmarł na miejscu. Nie przypominam sobie, szczerze powiem, że nie przypominam sobie takiego weekendu, żeby było tyle ofiar śmiertelnych. Kilka godzin później w Radliczycach w gminie Szczytniki w wyniku dachowania ranni zostali dwaj bracia. Jeden z nich w trakcie wypadku wypadł z pojazdu. W szpitalu walczy o życie. Zdaniem policji przyczyny tych wszystkich zdarzeń są różne, mają jednak wspólny mianownik. Dochodzi do nich bowiem zazwyczaj przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, charakterystycznych dla tej pory roku. Zaapelujemy do kierowców o rozsądek za kierownicą, o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Zaczynają się już pierwsze przymrozki. Są już mgły, opady deszczu, więc na to na pewno musimy uważać i nie przeceniajmy swoich umiejętności na drodze.